Droga Aniu, chcieliśmy coś ci opowiedzieć. Nie tak dawno, kilkanaście minut temu, Chrześniak był z Lenką na motorówce, która była niepodpięta do auta i wychodząc, Lenka siedziała sobie na tylnym takim przy silniku na tyle motorówki. Siedziała sobie, Chrześniak wychodził do tyłu i my się staliśmy obok i ta motorówka cała się przechyliła do tyłu. I Lenka, można powiedzieć, myślałem, że ona zeskoczy, nie wiem dlaczego, byłem gdzieś 2 metry obok, nie wiem, jakoś coś mnie zamurowało, myślałem, że ona zeskoczy z tego, tak jakby schodziła, wyglądała jak schodziła, jest tam z tyłu silnik, a jednak spadła. Spadła tam z jakiegoś tam niedużej wysokości, ale upadła na kolano, jedno, drugie. Jak mówisz? Odepchnęłam się od silnika. Odepchnęłaś się od silnika, no i upadła. Tak, upadła bokiem. Myśleliśmy, że coś się stało z ręką, że się złamała ręka może, no trudno było powiedzieć. Z automatu już nasza podświadomość zadziałała. Prosiliśmy, oddaliśmy Jezusowi tą rękę w danym momencie, chociaż nic nie mówiłem, żeby się nią zaopiekował, żeby tutaj nie było jakiegoś złamania, bo niefortunny upadek był na tą płytę betonową. No zamurowało nas z uwagi na to, że Mikołaj przeważyło całą motorówkę, tak ona spadła. No i bardzo płakała, przytulaliśmy ją, mówimy, że będzie wszystko w porządku, no ale nie było. Przyszliśmy tutaj do domu, Litka przyłożyła lód, Lenka płakała, nie mogła tutaj utrzymać tej ręki, tak no po prostu ją bardzo mocno bolała. I ja mówię, no to może pomodlimy się nad tą ręką twoją chorą, może oddamy ją Jezusowi, Lenka. Mówię, pamiętasz, jak się już modliliśmy nad Mateuszem? I Lenka mówi, no tak, nie? Także byliśmy tutaj w trójkę, Litka, ja i Lenka i wspólnie pomodliliśmy się nad ręką. Lenka poczuła, jak Litka trzymała. No, Lenka, powiedz, co? Jak trzymała mi mama, to poczułam przy dłoni ściśnienie. Jak? Ciśnienie takie. Ciśnienie czy ściśnięcie takie, tak? Ściśnięcie. Ściśnięcie. Mhm. I jak ta ręka? Wtedy cię bolała, tak? Przez chwilę mi była taka chwila, kiedy mnie bolała, ale później już przestała. Z każdą chwilą przestała coraz mi boleć. Mhm. Mama odłożyła już lód, bo już lód był niepotrzebny. Tak? Tak. I teraz jeszcze wydawało ci, że cię boli, tak? Mhm. Przed chwilę. A co zrobiłaś przed chwilą? Przed chwilą podniosłam ręce. I nawet nie zauważyłam, że je podnoszę. Nawet nie zauważyłam, że je podnosisz. Także... Nie teraz. W 100%, oddaliśmy rękę chorą... Jezusowi. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za Twoje serce, kochane. Ale to jeszcze nie koniec. Chrześniak się cofnął tutaj po spray dla pieska i mówi, o, ale mnie boli kostka. Ja mówię, to wiesz co, przed chwilą Lenki rękę omodliliśmy i już ją nie boli. Serio? No chodź, mówię, pomodlimy się nad Twoją kostką chorą. Przyszedł tutaj, posadziliśmy go na krzesełko i wspólnie się pomodliliśmy nad jego kostką. Znowu własnymi myślami oddawaliśmy Bogu jego kostkę. On również ją oddał, tak jak powiedział. I też mówił słowa Jezus i oddawaliśmy mu po prostu z serca jego siłę. Po czym... Nie wiemy teraz, czy odeszło, na pewno odejdzie, to musimy się zapytać, ale mówi, że czuł dziwne wrażenie, jak to powiedział? Mrowienie w szczęce czuł. Mrowienie w szczęce, także... To dziwnie i że fajnie mówi. Już to dzisiaj mamy trzecią modlitwę o uzdrowienie. Pierwsza była Adam, Lenka i Mikołaj. Także chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Kochamy Cię, Jezu. Kochamy Cię, Jezu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen.